Murray. Hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Barton. Lecimy z kolejną misją. Tutaj odkryłem jakiś chyba sekret, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz zobaczymy, czy coś tutaj się uda znaleźć. Ale chyba nie, chyba tutaj nic nie ma. A szkoda. Zobaczę, może w tej chacie coś jest. Jakiś żołnierz leży nieżywy. Kij mu w oko. Tutaj nic nie ma, kurde. Myślałem, że coś znajdziemy. Chyba, że coś na tych schodach będzie, ale dobra, nie będziemy już tam szli. Ale widzicie, tutaj de facto tych drzwi chyba się nawet nie da otworzyć. Może tym granatem coś. Bo zazwyczaj te drzwi zawsze się, kurde, nam blokowały. No, ten nazistowski Fiucie 1. Czekajcie, bo one się naparzają tutaj z góry. O kurde. Kurde, pierdyknął, widzieliście to? O, shit, o mnie. Ja pierdziu. W ostatniej chwili gościa zatukłem. Ja pierdziele, 14 punktów życia. Czekajcie, bo tutaj mamy... A, to są moi przecież, moment. Zaraz do nich pójdziemy, tylko że ja sobie tutaj jeszcze pozbieram co nieco. Przygotuję się. Apteczki, te sprawy, może jakieś znajdźki znajdziemy tutaj, chyba coś na ziemi leży, nie? Tu tylko jest pancerz. Apteczka, dobra. Tu mamy jakieś zejście do piwnicy, proszę. Tutaj coś może być. A czy my tu przypadkiem nie byliśmy już wcześniej? Coś mi się wydaje. O, tu coś, jakiś granat był. Ale szkoda, że tu żadnych znajdziek nie ma. No po co by zrobili te przejście tutaj na dół do tej piwnicy? Bez sensu. O, tu coś jest. Aj. Za daleko. Być może tutaj musimy użyć jakiejś innej broni, która de facto by zniszczyła ten mur, ale nic tutaj nie poradzimy. Ja straciłem, kurczę, całą amunicję. Wszystkie... Nie, tutaj mamy granat jeszcze, dobra. Weźmy coś mocniejszego, co ja będę chodził z taką pukawą. Dobra, chyba tutaj wsionie. Zazwyczaj po tych kątach można znaleźć jakąś znajdźkę, jakiś sekret. Ale tutaj de facto chyba nie ma nic. Tu mamy drabinę. Okej, okay, opuszczamy obszar. You a preacher? No, this. Lord, pick these rags up off the streets. Name's Horton. William J. Blazkowicz. Blazkowicz. Terrible hellfire, son. Ain't you supposed to be dead? I recovered. Well, terrible, don't mean to be rude, but what's your business around these parts, apart from saving our sorry asses? I'm with the Chrysler Circle, and we're starting a revolution. Are you now? Now this here is the last remaining haven for the cancerous growth of independent free thinkers, spreading all over the South and yonder. Oh, we be the outcast, the poor. Well, everyone who ain't part of the American goddamn bourgeois. That man right there, getting yourself a drink, that's my old-timer friend Paris Jack. A Paris Jack is a brawler, a cutter, a true-believing anarchist, and a hell of a clarinet player, ain't that right, Paris? Don't like to toot my own horn, except literally. Streets are quiet, Horton. Nobody's... Wait. Yes.
Streets are quiet. That's the professor. She got them eyes, can see a speck of dirt in a cow's ass off 100 yards. I tell you, them goddamn nasty sumbitches coming here, we're gonna shoot their asses out. I tell you what, going out in a blaze of glory, hallelujah! You got a lot of good people here. You should join us. We could always use more good people. How you reckon to start this revolution of yours, Terror Billy? Terror Billy? Holy shit, it's him. Didn't that Nazi bitch kill you? Seems our friend here kinda told St. Pete to go fuck himself. He's with the Cross-South Circle, a walking legend. I know who he is. Oh, damn it. Here they come. Paris, I'm feeling a little jittery. Do you mind taking the edge off? Let me see what I can do about that. You know, my ma always said, never trust a man can't handle his whiskey. So you sit right down, sit there, Billy, and drink up. Yeah, here to go. What in the world the fuck is this shit? Out. Old Horton Specs. Goddamn. Now listen, Terror Billy, I respect your ambition. But there's nothing can be done no more. The world has sank into the crapper, and all we can do now is drink this whiskey and watch the vortex suck it all down. Didn't expect your belly to be quite so yellow. We've been fighting for a revolution since long before them Nazis came here. We were the first to start building a civil rights movement, to advocate equality for everyone. You know the concept of civil rights, Terror Billy? No, you don't. You're just a jarhead, ain't you? Buddy, I laid my life on the line for freedom, justice, and the American way while you and your bohemian friends were passing out Bolshevik propaganda and opposing the draft on every street corner. What good is your fucking equality? You can't muster the backbone to stick up for your people while the coyote's scratching at your front door. We stood up against the imperialist war machine of the United States of America and the greedy money men of Wall Street. It was itching to send the children of the proletariat off to die in foreign lands so that they could be filling their coffers. It worked their sons bleeding on the beaches. No, they drafted people like you for their dirty work while they was watching the dollars roll in. You're the pawn, the patsy of cantankerous men and marble mansions. Well, I see through that shit. Decided not to be a part of it. And yet here you are, guns in hand, shooting Nazis, just like me. Difference is you come late to the party. Perhaps your kind had gotten their asses in gear, we'd have won the war. Don't spill that shit on the table, Horton. It'll lead right through it. This'll get you drunk, Terror Billy. You upstanding lackey of the establishment, Jake. Listen, pal. I ain't got time for your horse shit. You gotta make the call. Give up and die or step the fuck up. I ain't wanting to argue with you, Terror Billy. I'm too tired to fight. You tired? Man, fuck you. I got kids on the way. And I'll be damned if I'm gonna raise them in a world run by these Nazi assholes. So what's it gonna be, you hillbilly, degenerate moonshiner, Bolshevik cowards, goddamn traitors? Blasko się spił. Lord, Lord, I ain't never seen a man remain coherent after more than one shot over Holden Special. I like you, Billy. Like your gumption. All right. Let's start this revolution. Hit it! Paris been working on this puppy for over a month now. Hot damn. How'd you tame it? Popped the hood, pulled some wires, that about it. He's a quick learner, Paris. Always figures out what's what. So, what's your plan? You're gonna ride it, cowboy. Yes, sir. You're gonna ride on out there, draw off the Nazi fire, while we make our way down to the harbor with all those who survived the purge. Gotcha. All hinges on that boat of yours showing up. It'll be there. Look at that yellow chadu. Oh, easy now, easy. Ooh. Here you go. Just mind your temper. Horton, you better get up here. Nazis swarming in like flies on shit. Check, check. All set, Terror Billy. Now get! Możesz, kurde, pieczone. Pancerz. See what this puppy can do. Czekajcie, bo tutaj mamy apteczkę, chyba którą... moment. Odwróć uwagę nazistów. Czy ja mogę w ogóle z tego schodzić? Mogę, dobra, bo tutaj widzę, mamy mapkę, którą chciałbym zebrać. No tutaj mamy kolejny sekret. No. Karta gwiazdy.
poczekajcie. Zobaczmy jeszcze, czy to coś czegoś nie ma. Bardzo fajnie się to wszystko zapowiedziało. Będziemy jeździć na tym kundlu. Tutaj chyba więcej znajdziek nie ma. Dobra, lecimy, wsiadamy na kundla. I pancerzyk, i handgranatę. Wykryto sygnał Enigmy. Czyli de facto możemy tylko strzelać używając lutarka płomieni. O, shit. Co to za bestia? Co to jest? Potrzebujemy ten umiejętności do spalenia. To jest fajne. 31 spalonych. Elegancko. 34. A, możemy zbierać pancerz. A, czyli się w ten sposób leczymy. Dobra. Nie wiedziałem tego nawet. Tutaj mamy troszkę tego złomu. Ja tu się rozglądam jeszcze z znajdźkami. Chyba czegoś takiego jak ilość amunicji jest nieograniczona. Żyć ołów. Raczej w tym wypadku ogień. Chyba 37. A co to za machina, kurde? Coś konkretnego. Czwarty poziom spalenia, dobra. Cieszę się bardzo. Mamy te wszystkie samochody. Dobra, tu chyba nic nie było, nie? Dobra. Na pewno jakieś znaczki, jakieś sekrety przyoczyłem. O, tu coś... Mam lato nad głową. Szykujcie się, szkopy. Rozsmażone dupska. Dobra, troszkę żeśmy pancerze zabrali. Tu jeszcze coś jest. Dobra. 632. Tutaj może coś być. W tym budynku. No właśnie, karta gwiazdy. Tak przypuszczałem, że tutaj coś znajdziemy. Fajnie to jest, fajna sprawa, że można z niego schodzić. Znaczy, możemy jeszcze rozbijać głową te znajdźki. Ale tutaj chyba więcej nic nie ma. Ja tak się rozglądam i patrzę, czy my tutaj gdzieś nie mamy. Jakiegoś wejścia do. O, tutaj coś jest. Kolejny budynek. No i jest kolejny sekret jednak. Nie myliłem się. Tutaj jeszcze było chyba jedno przejście, zdaje się. Jak dobrze pamiętam. Strasznie tu ciemno. Dobra. Pancerny pies. Moment, moment. A tam byliśmy, przepraszam. Dobra. Okej, tu mamy jakieś przejście.
Czyli co, koniec jazdy na metalowym psie. Jest checkpoint, ale zanim my się tutaj udamy, zobaczmy co tutaj się kryje w tym budynku. Szyfry Enigmy. Chociażby. Nic poza tym. E-wiadomość. Dobra, widzicie, mamy kolejny sekret. Grafika koncepcyjna. Kolejna znajdźka. Super, jedzenie dla psa. Pyszna sprawa. Zestaw ulepszający. Zestaw ulepszający. A tutaj kurczę coś jest, proszę. Jakieś przejście do piwnicy. Którego de facto chyba nie możemy skorzystać. Chociaż czekajcie, bo tutaj jest niby jakaś podłoga naruszona. Tam coś może być. Widzicie? Wszystko takie nadgryzione. Jakby się nam to udało zniszczyć, to byłoby ekstra. Ale de facto chyba nic z tego. Być może jakbyśmy może użyli jakiegoś granata, to by się udało przejść do tej piwnicy. Tutaj jeszcze było jedno pomieszczenie. Karta gwiazdy. Wiadomość do komendanta. Dobra, wsiadamy. Panzerpunkt. A tu? Wejdź przez fabrykę. Burn them all. No kurde. Co tak napierdziela do nas? Co się dzieje? Kto on do nas truje? Pierdykło. Robociki metalowe. Wydawało mi się, że są odpłatę na ogień. No to trzeba troszkę zebrać na poziomu. Jakiś pancerz by się przydał. To nam się kończy. Dobra, zaczynam. O, proszę. Ile złomu. Palić wszystkich. Tak, oni palili nas. Zemstwa będzie słodka. Coś tam leży. O kurde, jeszcze mamy. Dobra, tu jest chyba znajdźka. Z tego co widzę. O, to jeszcze próbuję.
Tu jest znajdźka chyba. Tak, Nowy Orlean stanie się nową atrakcją turystyczną. Super. Ten pancerz to by się raczej przydał do naszego pancerhunda niż dla nas. Słyszałem kogoś, słyszałem. To mamy maksymalną umiejętność rozbudowaną, jeśli chodzi tutaj o zabicie przy pomocy ognia. Przejdź przez katakumby. Ładnie. Wybuchy bardzo fajne. Ja się kurde wiercą od tego ognia. Kręcą się jak mrówki. Trzeba się zaciąłem chyba. Dobra. Na szczęście. Bo tu coś jest. Tutaj coś może być schowanego. No proszę, przejdź przez katakumby. Paris, Jack wraca. Nie wiem, czy my tu mamy w ogóle generalnie przejść. A którędy my tu wyjdziemy w ogóle? Generalnie my mamy przejść przez katakumby. Pancerz ukryty, dobra. Ale tak poza tym to chyba tutaj nic więcej nie ma. To są chyba te katakumby, tak? Kurde. Jaki szwabie piroński. Co to za potwór? O shit. Kurde. Weźmy może zmienimy broń na szósteczkę. Kurde, 9 punktów życia mi zostało, ja pierdziu. Niduda. Ja pierdziele, ale jaja. Trzeba coś pozbierać. Jakąś amunicję. Nie tak! Dobra, tutaj mamy pancerz. Ja pierdziu, 1 punkt życia mi zostało, widzieliście to? Czyli de facto musimy naciśnąć Enter, żeby zebrać. To nie jest tak, że się to samo zbiera. O kurde. Ja sobie może zapiszę to lepiej. A tutaj psem bym mógłbym zjechać tam. Co ja kurde robię? Jedźmy tam tym pancerhandem do środka. Tutaj coś było? Karma dla psa. No, od razu lepiej.
szczelinę, szczepie. I co, kończymy się pancerz? No dobrze. O kurde, i tego tu jest. 502, dobra, zyskałem troszkę zdrowia. O, tam co pancerz, co jest złomu. Szyfry Enigmy. Ale gdzieś czekacie, bo tutaj jest jakieś przejście. A tutaj? Odzyskane. Oh shit. Ktoś jest? Tam coś jest, ale to nie jest znajdźka. Długa ta misja. Oczywiście mowa tutaj o tym ujeżdżaniu tego pancerhunda. 800 to jest maksymalna ilość naszej zbroi. Wyjdź przez dolne kanały. Aha, czy tutaj musimy się rozstać z naszym przyjacielem. A ja jeszcze tutaj bym się rozglądał. Czy my tutaj czegoś nie mamy do zebrania? Ukrywane apteczki, ale znajdziek nie ma. Nic. A szkoda. Powinien dostać jakąś nagrodę za eksplorację. O kurde. O kurde, gdzie teraz? To płyniemy, panie Blasko. Czy tutaj nie ma jakiejś znajdźki? Nie ma nic. Złoto. Mamy złoty przedmiot. W końcu się udało jakąś znajdźkę znaleźć fajniejszą. Sobie broń, może tą sobie postrzelamy teraz. I chlas go. Bardzo ładnie. Karta gwiazdy. Kolejna karta gwiazdy. Tam coś musi być, nie ma bata. Grafika koncepcyjna. Nie będziemy tego uruchamiać, wiecie dlaczego, bo czasami mi wywala z gry. Jak chcę coś obejrzeć, jakąś znajdźkę, to chyba nie ma nic, bo by się podświetliło, nie?
jakoś tu podejrzanie cicho. Czasami lubią producenci schować jakieś znajdźki pod kanapę, ale tutaj de facto nie ma nic. I to chyba będzie koniec naszego obszaru. Moi drodzy, to będzie chyba dobry moment, żeby skończyć ten materiał. Jeśli się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę, trzymajcie się, cześć!